Hubert Małpa Szymajda, no i co? W końcu wygrałeś, widzę cię zwycięskiego na TFL-u. Tak jest i zobaczysz 20 października. Naprawdę mam wielką determinację do tego, co robię i jestem w 100% poświęcony i oddany temu, co robię. Poświęciłem wszystko, absolutnie wszystko i po prostu moim marzeniem jest zostać teraz mistrzem organizacji Thunder Strike, a co potem, to zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Powiem ci szczerze, że siedziałem bardzo blisko klatki, bo komentowałem dzisiaj tą galę, ale widziałem to rozcięcie i troszkę się obawiałem, czy to rozcięcie się nie powiększy, bo Brazylijczyk był bardzo szybki, na wstecznym biegu nieźle sobie radził i nie mogłeś go trafić. Tak, jak tutaj już wcześniej udzielałem właśnie wywiadów, był nieszablonowy, był nieschematyczny, z tego co się dowiedziałem po walce, gdzieś tam ma swoje korzenie w capoeirze i był taki ciężki do przeczytania. Aczkolwiek ja sobie założyłem w tej walce, że zachowam ten zimny umysł. Obiecałem to moim kibicom, obiecałem to przede wszystkim sobie i bez względu czułem po prostu, jak struga zimnej krwi cieknie po moim czole, ale do końca starałem się zachować zimną krew, nawet jak tam siadłem na dupę, gdzieś mnie trafił prawym prostym. No właśnie, bo mi się wydawało, że to był bardziej, powiedzmy, taki nasadą bity, gdzieś lekki sierp i on wszedł na brodę. Poszedłeś, to było bardziej wynikło z ustawienia, czy on po prostu cię trafił czysto? Nie wiem, ciężko teraz powiedzieć. Ja tam do końca byłem świadomy, od razu jak tylko siadłem na tyłek, to od razu się podniosłem, aczkolwiek mi się wydawało, że był to prawy prosty, ale będę musiał zobaczyć na nagraniu. Ja widziałem powtórkę. Aha, więc masz rację, no to widocznie mnie trafił, no nie będę oszukiwał, że nie, tak? Widocznie gdzieś tam mu to weszło. Hubert, jest już nakręcony ten pojedynek z Kadeną, gdzieś tam ta historia zatacza koło i spotkacie się 20 października. Myślę, że jesteś chyba zadowolony z takiego wariantu, że jego kolega z tobą przegrał i teraz jest jakby podbudowa, nie musisz już nic udowadniać, tylko jesteś pełnoprawnym pretendentem i być może w przyszłości mistrzem. Tak, jak najbardziej. Brazylijska telenowela trwa, także pora nakręcić odcinek numer 2. Hubert, cieszę się, że dzisiaj się skończyło wszystko dobrze, nie było takich właśnie wypadków, gdzie musiałeś potem się tłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś. Wygrałeś w pełnoprawny sposób, tak bym powiedział. Chyba fajna gala i najpóźniej chyba stoczona przez ciebie w życiu walka. Mimo mundialu opanowałem emocje. Wielu kibiców sobie dowcipkowało, że z okazji mundialu po prostu sprezentuję im kolejnego soccer kicka, ale naprawdę starałem się trzymać emocje na wodzy i co więcej, oczywiście tak, to najpóźniej stoczona walka w mojej karierze, aczkolwiek nie wiadomo co przyniesie przyszłość. Bardzo dobrze będę wspominał Kraśnik, choćby właśnie ze względu zwycięstwa, ale też ta organizacja Thunder Strike po prostu już ma taki staż, że organizacyjnie naprawdę wszystko jest tip-top. Naprawdę nie mam nic złego do powiedzenia na temat tego, jak robią galę. Naprawdę jest bardzo dobrze. Czyli rozumiem, że główna karta UFC rusza o 4:00, więc jesteś już przygotowany. Całe życie, urodziłem się gotowy. Dziękujemy bardzo i co, życzę ci występów już później, czyli o 4:00 w głównej karcie UFC, być może w przyszłości. Cóż, Hubert, cieszę się ze zwycięstwa, z twojego szczęścia też, że odbudowałeś się tutaj po tej nieszczęsnej porażce, przy której stałem z otwartymi oczami, nie wiedziałem, co ty zrobiłeś, a dzisiaj było naprawdę wszystko w porządku, planowo. Mimo kłopotów, mimo rozcięć, straty muszą być, ale zwycięstwo smakuje najlepiej. Dokładnie, nikt by mi nie uwierzył bez rozcięcia, że walczyłem na zawodowej gali MMA. Dziękuję również za wsparcie i mam nadzieję, że widzimy się 20 października już z pasem na moich biodrach. I w UFC może w przyszłości. Cóż, Hubert, dziękuję bardzo, gratuluję jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.